Witajcie kochani w 16 odcinku z Supermarket Simulator. Ja jestem Yuken i zapraszam was do wspólnej przygody, w której od zera do milionera tworzymy supermarket marzeń. Moi drodzy, w poprzednim odcinku zatrudniliśmy tego oto pracownika, któremu się troszkę tam przyglądaliśmy, co nieco uzupełniłem magazyn, ale jeszcze do perfekcji tu wiele brakuje. Ale też ustawiłem produkty, które nie chcę, aby pracownik mi uzupełniał. Zauważyłem kilka takich, można powiedzieć, błędów z tym pracownikiem. Niestety, to też się zbiera do odcinka, w którym nagram pewne rzeczy, które mogą twórcy gry poprawić, aczkolwiek właśnie to jest jeden z tych błędów. Błąd, moi drodzy, polega chociażby na tym, że jeśli robicie save gry, pracownik sobie szedł tutaj z tym oto towarem, zobaczcie. On sobie rzuca ten karton leży i wy musicie ręcznie iść i ten karton z powrotem na półkę odstawić. Teraz tu się domyśl, gdzie to było. Chyba tutaj był ten ryż. Nie, to nie jest ten ryż, bo to jest pasta tutaj. Ja już jakby nie wiem, jak to poukładałem i powiem wam szczerze, że pewnie zaczyna się gubić w tych regałach. O, tu kolejny karton, widzicie, leży. No niestety ma to, moi drodzy, wady. No nie pamiętam, gdzie wrzucałem. No wrzucę byle gdzie, no bo co ja zrobię? Tutaj były te ryże, patrzcie, znalazłem. Też się kończą. No nie uzupełniałem jakoś... O, tu keczupy leżą, widzicie. No strasznie, strasznie jest to niedopracowane, nie? Jeśli chodzi o to, ja muszę potem chodzić... O, zobaczcie, majonez. Ja muszę potem chodzić i sprzątać po tym pracowniku. Ma to niestety, widzowie, swoją wadę. Dobra, wodę uzupełniłem chyba w lodówkach. Moi drodzy, udało mi się wbić w końcu 55. level. Nie ukrywam, że... Troszkę dni nad tym zleciało, w sensie kasa płynęła, bo te obroty gdzieś są rzędu 4000 dziennie, czyli są całkiem spoko, natomiast gorzej już z tym expem tego sklepu, tymi punktami sklepu, to szło bardzo wolno i to widzę, że jednak twórcy gry przemyśleli. Jest to tak skonfigurowane, że wbijamy ten 55. level, mamy tą kasę, bo jak widzicie, mamy ją, żeby kupić to rozszerzenie i właśnie je kupimy, czyli kolejna rozbudowa sklepu przed nami, po to, żeby przygotować się na level 56, czyli już za chwilę, ale to za chwilę to zajmie mi parę dni, więc na pewno tego nie zrobimy w tym odcinku, bo tu już się zaczynają, widzowie, schody. I możemy kupić sobie, słuchajcie, to, zostanie nam trochę kasy na towar, czyli oni to tak przemyśleli. Zobaczcie, rozbudowaliśmy ten oto fragment, bardzo ważny dla nas fragment. My się przygotujemy już po części do tego, żeby kupić te licencje i co za tym idzie, mieć miejsce, czyli mieć i półki, i lodówki tam. Nie, tam pamiętam, że chyba zamrażarki też były do tych nowych produktów potrzebne. Także wydaje mi się, że jak będziemy mieli 56 level, to będziemy mieli kasę na te chyba wszystkie trzy licencje. Ale zaraz sprawdzimy jeszcze raz w komputerze. Ja to na razie tak przestawię, żeby no, ryby były obok siebie. Nie chcę ceny zmieniać, bo jakby nie patrzeć, sushi to ryba. No i moi drodzy, jak to dalej będę zagospodarowywał, to nie wiem, ale nie chcę kupować kolejnych lodówek czy zamrażarek, bo pamiętajcie, że to jest koszt. Na razie w te, które tutaj ostatnio wstawiłem, zamrażarki, dałem kurczoka. Dałem kurczoka. Czoka, czoka, kurczoka. Jak to, słuchajcie, później zrobię, nie wiem. No fajnie, jakby dało się trochę te regały przesunąć, ale to się niestety nie da, bo tam jest ten gzyms. I ten regał, no niestety, będzie wystawał, tak samo jak i ten. A więc nie da się tutaj, bo fajnie by było jakoś to do równego zrobić, ale to nam, widzowie, niestety nie wyjdzie. Więc będę musiał to jeszcze przemyśleć, a tak szybko kolejnej rozbudowy nie zrobimy, bo to już jest zaporowa kwota. Także moi drodzy, co my tu możemy na ten moment zrobić? No może... Znaczy nic mi nie da, że przesunę te zamrażarki w linii. Oczywiście te lodówki mógłbym stawić w sumie tutaj tymczasowo. Ale to też mi nic nie da tak naprawdę. Tyle, że będę miał rząd lodówek może. Tak dla siebie samego może. I tam niech sobie będzie już ta część na razie taka, no, niezagospodarowana. No, kupiliśmy ją, bo przygotowujemy się do kolejnego levelu sklepu, gdzie oczywiście w sumie sprzedaż możemy już uruchomić. Nawet nie wiem, widzowie, czy przypadkiem nie zatrudnimy drugiego kasjera już bardziej. No nie, jest dwóch kasjerów przecież. Nie wiem, jak z tymi magazynierami. No mówię, w tej chwili mamy jednego, moi drodzy, jakoś tam uzupełnia, ale trzeba, widzicie, to akurat ja ten karton zostawiłem.
Natomiast trzeba mocno chodzić i patrzeć, co on tu... A, to ja zostawiłem też. Co on tutaj naszkodził nam. No, mamy półki. Jak widzicie, półki mamy wolne i one czekają. Tutaj tak naprawdę ten papier toaletowy... Też nie wiem, czy... No, raczej nie chciałbym, żeby całe były w papierze toaletowym. Brakuje mi, słuchajcie, jakiejś jednej półki. Ewidentnie, widzowie, więc ja bym to chętnie też i poprzestawił troszeczkę. Tak, o jakiś kawałek, bo ta kasa, no też musimy myśleć o jeszcze jednej kasie, więc tak w sumie te regały będzie trzeba później docelowo przesunąć. Bo powiem wam tak, ten dział chemiczny jest spoko. Tu jest wszystko naprawdę spoko, tak jak te produkty się sprzedają, tak myślę, że jest ok. No może tutaj te zielone płyny do płukania troszkę za szeroko zrobiłem, ale to jakby nic nie zmienia tak naprawdę, że pół półki byśmy... zaoszczędzili. Te, jak widzicie, WC coś tam schodzą jak szalone, więc zaraz tutaj je uzupełnimy przed sprzedażą. To też schodzi jak szalone, więc tak jest ok. Kurczę, brakuje mi właśnie tak tutaj jakby do dwóch regałów, na których mógłbym ten papier toaletowy wstawić, bo tu mi tu kompletnie ten papier przyszłościowo nie pasuje. No chyba, że w ogóle dział chemiczny gdzieś przeniesiemy, ale to, że słuchajcie, rozbudowaliśmy sklep... No niewiele tu zmienia, bo tu musi być dział lodówkowy, ewentualnie te lodówki, które są... No moglibyśmy trochę miejsca tutaj przyciąć i to trochę przesunąć. I wtedy byłoby równo. No tak, mam pewien pomysł teraz, widzowie. Można by to przyciąć kosztem tego, że tu też by było więcej miejsca. I byłoby to równo wtedy... Ale co by nam to dało? No, że tu już byśmy lodówek nie wstawili, a tu też coś musi być. To nie może tak być, że będziemy miejsce marnować. Także na razie myślę, żebym tu nie kombinował, słuchajcie, z tym kwadracikiem, który wykupiliśmy. Zajrzyj, o, sushi się pokończyło. Zobaczmy do komputera, bo zawsze, no, ja wiele rzeczy, widzowie, robię na spontanie. Ale otwórzmy sklep, to wiecie co? Dobra, to już niech będzie ta kasa na razie pusta. Otwórzmy sklep, niech kasa leci, bo te 4000 to wcale za dużo nie mamy. Musimy zajrzeć do komputera. Tu, jak widzicie, na magazynie też tego towaru za wiele nie ma. Zobaczmy jedną rzecz, moi drodzy. Licencji. Pierwsza rzecz to jest poziom 56 i to wcale tak szybko nie wejdzie, więc tu raczej jestem pewien. Wszystkie trzy są na 56 poziomie. I tu jestem, moi drodzy, wręcz pewien, że możemy mieć te koło 30 paru tysięcy, mając 56 level. Patrząc teraz, jak to wolno idzie, bo widać, że ten poziom trudności wzrasta. Super, cieszy mnie. Więc będziemy mieli pewnie kolejne jakieś tutaj... Tu są jakieś lody. No dobra, tu akurat się o zamrażarki nie martwię. Czyli w większości coś do zamrażarek. Chyba, że Vegemix, nie wiem, do lodówki. Bo to jakby też nie jest zaznaczone. Szkoda, powinno być. Bo ułatwiłoby to planowanie. Tutaj mamy jakieś piwa kolejne, jakaś wódka, piwa, wino, no to już nie wiem, pewnie albo lodówka, albo półka. O to też się nie martwię. Może w końcu dział alkoholowy zrobimy porządny, bo on w tej chwili nie jest... I tu jakieś sery. Sery, no czyli generalnie lodówki, nie? Generalnie lodówki. Czyli moi drodzy, gdzie by dział alkoholowy? No jest sobie tutaj ten dział alkoholowy. Tak na upartego ta półka jest cała wolna, bo no, tymczasowo wstawiłem te duże piwa, żeby po prostu zastawić. Zobaczmy, nic nie uzupełnimy, coś tam może uzupełnimy. No, już jeden karton mniej? Nie, jedno piwko zostało. Także słuchajcie, tak generalnie mamy dział alkoholowy. Na upartego te chipsy stąd też mogą wyjechać i te jakieś wina mogą stać. Nie ma moim zdaniem problemu. Wódkę, myślę, że dwie półki na wódkę zupełności wystarczą, nie musi być trzecia. Także dział alkoholowy może tu sobie być, okej. Okay. Te chipsy jakbym miał przestawić, to szczerze, prędzej gdzieś tu koło keczupu bym walnął, koło soli, bo mi do niczego te chipsy tu na razie nie pasują. Tu mamy jeszcze całą półkę wolną na jakieś tam, nie wiem, rzeczy z jedzeniem. Tam widziałem jakiś ryż, dobra, chwilę, ktoś poczeka. Tam widziałem jeszcze jakiś ryż był, no to jakbym się uparł, to ryż bym wstawił może tutaj zamiast tych ziemniaków. No właśnie, ale z tymi ziemniakami to też nie jest tak hopsiu, bo o, ziemniaki schodzą, ziemniaki, ale dobra, wiecie co, tu by mogła być koło mąki, mogłaby być cała półka na ziemniaki, czy nawet tam byśmy wymyślili, to nie byłby problem. I tu na dole i byłoby spoko. Pod solą, pod pieprzem może ziemniaki mogą być, aż one tak nie schodzą, trzy półki wystarczą, także ewentualnie tutaj może byśmy te chipsy walnęli, dobrze, to byśmy mieli półkę wolną.
No i kwestia tutaj tego miejsca, powiem wam szczerze, ja bym tutaj nie kombinował. Naprawdę bym tu nie kombinował. Nie wiem, jakie tam produkty będą, ile lodówek będzie potrzebnych, ale no, no na lodówki, jak widzicie, miejsce jest. Tylko no nie chciałbym... Ta część mnie tu martwi, że tu by trzeba, słuchajcie, troszeczkę może to przesunąć, żeby tu wstawić jakieś lodówki. Jeżeli bym chciał wstawiać lodówki. Albo półki, no ale półki bez sensu. Także jedynie ta część mnie trochę martwi, że tu będzie takie ciasne przejście, to jest główny taki, można powiedzieć, ganek. Ale to jeszcze, znając życie, coś wymyślę. Tutaj pewnie i tak bardziej już nie przesuniemy, bo lodówka, nie? Możemy zobaczyć. Na razie nie muszę tego przez... No nie wiem, no to mi niewiele da ten kawałek. Ale przynajmniej zrobimy jakąś przymiarkę. No ktoś tam czeka przy kasie, trudno. No są dwie kasy wolne, zawsze można iść obok. Była karteczka, kasa nieczynna, zapraszamy obok. Nie wiem, czemu ludzie wchodzą, jak jest kasa nieczynna. A też nie będę, widzowie, bo był wstępnie taki patent, że ja będę tą kasę zamykał w postaci takiej, że składał ją w karton, ale ta wersja nie wypali, bo no nie da się. A wiecie co, nie jest aż tak ciasno. Słuchajcie, tragedii nie ma, ale czy nam to coś dało? No może by tu lodówki weszły ewentualnie. Ewentualnie tutaj już zamrażarki byłyby w jednym rządku. Czekajcie, może... Wtedy byśmy zrobili przerwę, tam by było przejście między zamrażarkami, żeby też ludzie tak naokoło nie musieli chodzić w tym ja. Chociaż ja, jak wiecie i widzicie, to ja często po tych zamrażarkach, no po prostu, o, skaczę. Ale to jestem ja. Wiecie co? No to, to dobrze, to tu by mogło być przejście i tu by mógł być jeden rządek, czyli wtedy to może być bardziej przesunięte i tu wejdą lodówki. Może nie idealnie, bo tu właściwie by trzeba... To by tu trzeba jedną zamrażarkę to przesunąć, kurczę. No myślę, że się pomieścimy, tylko czy potem nam nie zabraknie zamrażarek, to też jest dobre pytanie. Jeżeli już tak idziemy, widzowie, w ten temat. Się boję, że później nam zamrażarek zabraknie. Widzicie? Bo to bym tutaj sobie jakoś ogarnął i lodówki by weszły. Zobaczymy, będziemy kombinować, jak przyjdzie na ole. Kolejka się do mnie ustawiła, zobaczcie, wszyscy do mnie się garną. Ciekawe, no 10 tysięcy pewnie już nie wbijemy, ale zobaczcie, już mamy 5600 na koncie. Także o kasę na licencję to ja się kompletnie nie martwię i zastanawiam się, moi drodzy, czy czasem nie zrobić tak, bo dopiero co zaczęliśmy odcinek, czy nie zrobić tak, że ja bym się na chwilę spauzował i przeleciał to. Zobaczymy, jak pójdzie ten level. Patrzmy na ten pasek, moi drodzy, postępu. Bo powiem wam szczerze, jakby o kasę to ja się kompletnie nie martwię i ja wiem, że to uzbieramy, tam nie pamiętam ile było, 15 tysięcy mamy do uzbierania, czy tam ile było? Nie, chyba 30 trzeba policzyć, ale zobaczcie, ta kasa tak ładnie idzie, że już mamy 6 tysięcy, także ja się nie martwię kompletnie, że kasę uzbieramy na licencję, bardziej się zastanawiam, ile czasu mi zajmie pod kątem tego levelu, nie? Bo to nas w tej chwili jakby ogranicza. Myślę, że dobrze. Tutaj nie ma co się próć. No tak powinno to być, że im wyżej, tym jest trudniej. Wiadomo, że... Chociaż te licencje tak naprawdę na produkty, jak mam być szczery, no ja rozumiem licencje na alkohol, nie? Pod kątem takim realistycznym, ale licencja na przykład na ryż czy na jogurty, no jest trochę bez sensu. To ja rozumiem, że twórcy gry tak sobie to wymyślili. Bo jeszcze rozbudowa sklepu, no to rozumiem, że to kosztuje. A, te miałem WC-ty kupić, zapomniałem te WC-ty kupić. Kurde, widzicie? Zapierdziel, widzowie, zapierdziel. Człowiek tu na kasie, może chyba kasjera trzeciego już zatruł. Chociaż ci kasjerzy, jak mam być szczery też, moi drodzy, to oni strasznie wolno kasują. Więc pewnie jak postawię tu kasjera trzeciego, to oni bardzo będą chcieli kolejnej kasy. A na razie... Myślę, to nie jest jeszcze etap, to musimy się przemęczyć i widocznie ja będę musiał po jakiś czas posiedzieć na kasie i to szybko pocykać, bo ja powiem wam szczerze, nie widzę możliwości wstawienia czwartej kasy. Dobrze wiecie, że to nie chodzi o finanse, ale ładne zamówienie. To ciekawe, czy padnie rekord jakiś, moi drodzy, bo też wam chcę pokazywać te zamówienia, bo mnie ciekawi, czy padnie rekord, bo zobaczcie, kasa oczywiście powinna być tutaj kolejna i to by miało jakiś tam sens. Ale wtedy musielibyśmy mocno przestawić ten dział
chemiczny. W zasadzie wszystko o jedne półki bym musiał przesunąć. Tu bym musiał wywalić chyba z dwa regały. No właśnie, i te dwa regały też. No właśnie, widzowie, no właśnie. Gdzie dział chemiczny? Dział chemiczny by trzeba wtedy przesunąć, to by trzeba wszystko przesunąć. A ten dział chemiczny też no, nie może być zbyt duży. No bo powiem wam szczerze, no to już znowu jest za dużo na dział chemiczny, na ten moment przynajmniej. Także widzicie tu projekt, a tu mamy jeszcze też dwie zamrażarki, no raczej kolejnej nie wstawimy, już lecę, pędzę. Widzicie, mamy koniec dnia, ja tego dnia nie kończę, żeby nie resetować tych ewentualnych klientów, bo tak mi się wydaje, że oni by się zresetowali. No bo byliby nieobsłużeni, no to byśmy nie... Ani kasy pewnie nie zgarnęli za nich, ani oczywiście expa. A w tej chwili robimy wszystko, moi drodzy. No 8 tysięcy, widzowie, 8 tysięcy. Widzicie, kasa idzie, ale strasznie wolno ten pasek postępu. To jest jedyne, co można tutaj powiedzieć. Przy czym ja nie narzekam na ten pasek postępu. Mnie to... Wiecie, mnie to kręci, że jest jakaś taka poprzeczka podniesiona, że trochę trzeba tego wysiłku włożyć, tak? Że to nie jest tak, że wszystko kurczę na łatwiznę, no bo tak jest w życiu, w biznesie, że no, za darmo nic nie przychodzi. Każdy rozwój zawsze coś tam nas wysiłku, moi drodzy, kosztuje, także no dobrze. Dobrze, no to teraz jak oni tutaj obsłużą, to my możemy... Ciekawy jestem, który to jest dzień. Zaraz zobaczymy sobie na podsumowaniu. Ja myślę, że... Oj, to bym pewnie 4 dni musiał bez was przelecieć. Poza nagraniem. Dobra, możemy już zrobić finish day. I zaraz zobaczcie, ciekawostka jedna. O, nie było, że produktów niedostępnych, ale dwa za drogo. Mieliśmy obrotu 3800, także to też musicie mieć na uwadze, że nie zawsze to jest równe. Czasem jest to 4200 dziennego obrotu u targu tej sprzedaży. Czasem jak teraz jest to 3800. Także już nie mówię o kosztach, jakie wydaliśmy na rozbudowę, no bo wiadomo, że spore. I teraz zobaczcie, to jest taka ciekawostka. Nie otwieramy sklepu, możemy sobie światło zapalić. Ja pierwsze zawsze co robię, to zapalam światło. Pewnie to mnie gdzieś tam kosztuje, ale komfort. W sklepie światło musi się palić, musi być jasno. I teraz zobaczcie. Sytuacja jest taka, że w tym czasie, kiedy mamy tą rzekomą pauzę, tak? Czyli sklep jest zamknięty, chodzi nasz pracownik i coś uzupełnia. Pewnie kurczaki niesie. Zobaczmy, co on tu niesie, co on tu... A nie... I tam mu wylatuje z kartona. Ale dobra, animacji się nie czepiamy. Absolutnie, widzowie. Nie czepiamy się animacji. Tak, muszę zerknąć jeszcze na ten dział chemiczny, bo oczywiście, jeżeli chciałbym go na przykład pozbyć się jednego regała, mógłbym to troszeczkę tutaj, że tak powiem, zwężyć. Tylko wydaje mi się, że te WC produkty tak mocno schodzą, że połowa regału to będzie na nie za mało i to podobnie może być z tym. No chyba, no i oczywiście tutaj od razu mówię, że to są produkty, które, o, uzupełnimy te zielone płyny, to są produkty, których nie dałem do uzupełniania pracownikowi. Teraz jakby ktoś też pytał, dlaczego, już wam pokazuję, jak to wygląda w naszym magazynie. Tu nie ma, widzowie, jakichś, nie wiadomo, jakichś stanów towarowych, jak widzicie, coś tam tylko sobie pozaznaczałem. No nie miałem jeszcze tyle kasy na takie inwestycje, ale też to testuję. Więc na przykład wstawiłem mleko, wstawiłem... Sok pomarańczowy, sok jabłkowy. Gdzieś tam na dole są zazwyczaj powstawiane kurczaki, bo z tymi kurczakami był problem, więc chciałem, żeby pracownik tego pilnował. Natomiast jak widzicie, tego towaru nie mamy jakoś tu super dużo. Coś nie coś jest, ale będziemy uzupełniać w odpowiednim momencie. To będzie ogromna inwestycjone. Na razie zbieramy na licencję. Akurat keczupów tam mamy dużo i tak dalej. I gdzieniegdzie na dole jest coś innego. O, tutaj jest dużo soli, dużo pieprzu. Natomiast, moi drodzy, nie chciałem tych cleanerów wszystkich dawać tutaj do magazynu, dlatego że to są olbrzymie kartony i one dużo miejsca zajmują. Także stwierdziłem, że ja to mam na widoku, tak? No bo mam to, widzowie, na widoku, jakbym miał przy kasie być. No i mogę to sam uzupełniać, tak? Także założenie było też takie, że żeby pracownik wszystkiego nie uzupełniał. A tu mamy jeszcze półkę. Czekajcie, bo tak jakby teraz spojrzeć, to mamy jeden rząd wolnych półek. I tutaj jest drugi rząd wolnych półek. A tutaj jest trzeci.
Czyli tak na upartego dział chemiczny, jakbyśmy przesuwali. Ale nie chcę czwartej kasy. Po co tak na razie kombinować? Po co ja wybiegam w przyszłość, jak trzy kasy na razie dają radę? Fakt, że to jest rzecz, która będzie nas czekała w którymś z kolejnych odcinków, bo już na razie bardziej sklepu nie rozbudujemy. Zajrzyjmy w ogóle, co tam pewnie nas poziom dość mocno ograniczy, ale zajrzyjmy. No zobaczcie, 60 poziom to jest w tej chwili, jak mam być szczery, widzowie, na ten moment to jak te 64 tysiące jakoś specjalnie mnie nie przeraża, bo wiem, że to się da uzbierać. Tak bardziej ten 60 level mnie przeraża, nie? Bo ten 60 level to, wiecie, my tu w tej chwili trochę się napocimy, żeby wejść na 56, czyli o jeden level, a co dopiero o 4 levele, czy tam właściwie 4,5 levela, nie? Także, a potem jest 65. Także to, żebyśmy nawet uzupełnili, ulepszyli o kolejne 4 na 4, no to wiecie, nam nic nie da. Tak już to byśmy musieli oba, a to jest znowu 65 level, no i tu się też kasa robi niemała, także pierwszym naszym celem to będzie ta licencja, ale tutaj 56 level i sporo. No dobra, trzeba zbierać kasę, trzeba zakawać rękawy, moi drodzy. Ja tu zobaczę, co mogę uzupełnić. Jeszcze dwie rzeczy z wami uzupełnię. Czyli na pewno chleb, na pewno czekolada, kawa jedna, kawa druga. No i znów się będą kartony pewnie walały, bo ja to wolę zrobić, moi drodzy, na zapas, czyli tak, a to ten chleb też zamówimy. Widzicie, i teraz mniej więcej pamiętam, co mam na widoku, nie? Te rzeczy, które tak jak przelatuję sobie przez tą listę, jakby nie wyszukuję danych rzeczy, tylko sobie po prostu przelatuję, to wzrokowo jestem w stanie zapamiętać, co ja mam uzupełniać, czego na przykład wiem, że pracownik nie uzupełnia. Tutaj coś było z chemii, ale to było z tych niższych rzeczy. Nie wiem, czy przypadkiem miód i Nutella, ale tu nie jestem pewien. Kurczaki na razie nie, no bo to pracownik. O, kawa, widzicie? I ja to jestem w stanie w tym momencie spamiętać. I ta metoda wydaje mi się fajna, bo prawda jest taka, moi drodzy, to też trzeba mieć na uwadze, niestety, moi drodzy, że o, drugi chlebek, to tego dwa zamówimy. I tu w zasadzie tego WC-ta miałem zamówić. To będzie chyba wszystko, ale jeszcze przelecimy, zobaczymy. Zobaczcie, tego magazynu już bardziej nie rozbudujemy. Tu już nie będzie więcej regałów, nie będzie więcej miejsca, bo to, żeby to jakoś tam upchać, i to jest dosłownie, te regały są upchane, no to już ani jednego regału więcej się nie da wstawić. Już nawet nie chce mi się kombinować, bo to już na wszystkie możliwe sposoby, słuchajcie, kombinowałem. To był poprzedni odcinek i czas poza odcinkiem. Także tutaj absolutnie już nic więcej nie wstawimy, no i te miejsce na półkach to mogę jedynie pozamieniać, że wybrać inne produkty, tak, ale nadal uważam, że sporo tych kurczoków to jest wskazanych, bo no bo jednak one się szybko kończą, a ja nie nadążałbym tam latać. Więc chciałbym, żeby to robił pracownik lub docelowo. No właśnie, musimy pomyśleć, czy w ogóle jest sens zatrudniać jeszcze jednego magazyniera, moi drodzy, bo jakby ja nie zauważyłem, żeby teraz ten się nie wyrabiał. Możemy zobaczyć, jak wygląda towar na półkach, moi drodzy, ale nie wydaje mi się, żeby, wiecie, to, że ja jednak część pracy wykonuję, to nie, kompletnie mi się nie wydaje, żeby to... O, zobaczcie, tu też strasznie tego WC-ta jest mało, nie? Zobaczcie, jeden karton za mało zamówił. Ale to ja sobie, jak widzicie, sam to uzupełniam i nie ma problemu. Ale fakt, będę musiał trochę tam z tym papierem przystopować toaletowym. Chociaż z drugiej strony, jeśli papier toaletowy jest i tak porozrzucany gdzieś do chyba tam płatków kukurydzianych, to myślę, żeby się kompletnie nic nie stało. No patrzcie, jak się chleby posprzedawały. By się, słuchajcie, kompletnie nic nie stało, gdybym faktycznie ten dział chemiczny zrobił jeden. I wtedy po jednej stronie mogłyby być papiery toaletowe, a po drugiej reszta chemii, albo inaczej. Kurczę, muszę to przemyśleć, bo jakby wiecie, ja dopiero co koncepcję tego sobie ułożyłem i to mi jakoś tam funkcjonuje i się sprawdza, nie? I naprawdę mi się to sprawdza, to teraz mam trochę dylemat, jakbym miał tą kasę czwartą wstawić, bo ale muszę mieć to jakby gdzieś tam przed oczyma. Taki plan, bo to wiecie. O, ładnie, chlebki uzupełnione.
A gościu lata i uzupełnia. Zobaczcie, sklep zamknięty, gościu pracę swoją wykonuje. Słuchajcie, moi drodzy, bo jakby tak spojrzeć teraz, jest dosyć duża rozkmina, wiecie? Ja uwielbiam, mnie kręcą takie rzeczy, gdzie trzeba coś projektować, zaplanować, przemyśleć. Mnie to niesamowicie, słuchajcie, kręci. Więc tutaj też absolutnie nie narzekam. O, jeszcze za mało czekolady, jeszcze Nutelli chyba nie zamówiłem. Ale dobra, przejrzyjmy, przelećmy. Zobaczcie. Powiem wam tak. Na ten moment, mówię na ten moment, to zdanie mogę zmienić. Tutaj dział monopolowy wydaje mi się całkiem spoko. Mimo, że jest ciasno, to się sprawdza. Lodówki z piwami, tam sobie kola może stać. Duże piwa mogą stać na dole. W sumie nie ma sensu ich domawiać, bo jeszcze jest sporo. Dwie półki, czyli w sumie cztery, tak? No bo to jakby liczę... Wiecie, ja jedną półkę, żeby było jasność, żeby ktoś mi nie zarzucił. Widzowie, jedną półkę to ja nie uważam jako półkę całą na całym regale, tylko jakby ja to liczę na połówki, tak? Więc uważam jedną półkę jako takie pół regału, nie? To uważam za jedną półkę. Więc na przykład, dlatego tutaj mamy no cztery półki na wódkę. No mógłbym ją też i w pionie ustawić, ale nie ma sensu, bo na dole... W tym przypadku będzie to piwo. Tutaj, jak widzicie, mamy masę tego piwa i tak naprawdę tu też się jedna półka może na coś zwolnić. Tu zobaczcie, będziemy mieli też trzy półki. Tu ewentualnie jakbyśmy chipsy wywalili, to też trzy. Także tu się nie martwimy. Tu dział alkoholowy bym zostawił. No te herbaty tutaj myślę, że nie przeszkadzają. Tu się to sprawdza. Tak jak widzicie, tu jakieś tam kole, sprajty. No sprajty i kole mogę jeszcze domówić, bo chyba ten gagatek nie ma tam do uzupełniania. Tutaj się jakieś tam zapiekanki zaczęły, tego typu rzeczy, te sałatki, to myślę, że tutaj się nie gryzie. Później są sery wszystkiego rodzaju, mleko, masło, jogurty, no myślę, że jest spoko, jajka. No i później dalej się zaczynają ryby, więc tutaj mamy też w razie czego wolną lodówkę. No i tutaj mamy lodówki takie z takimi rzeczami jak jakaś tam szynka, jakieś mięso. Generalnie mięsne rzeczy, więc to się tutaj mi sprawdza i tego bym nie chciał ruszać, bo jest to ma to jakiś sens, prawda? Ma to jakiś sens. No kurczoki, tak jak mówię, powrzucałem na zapas po prostu w zamrażarki, żeby... No, bo one się sprzedają, żeby były. W sumie te kurczoki mogę uzupełnić, bo zaraz gagatek będzie leciał uzupełniać, a to bez sensu. No i moi drodzy... te herbaty też bym chciał, żeby były przy kasach, czy tam kawy, ale czekajcie, jeśli ja bym tutaj wstawił jedną kasę, to może zróbmy odbicie lustrzane. Ale co mi da jeden regał z kawami? Nic mi nie da, nawet jak go dam podwójnego, to mi tutaj nic kompletnie regał z kawami nie da. To wtedy te półki by wyleciały wszystkie z chemią. To by trzeba zamienić je z tymi, no to co, jeżeli tu by miała część chemii pójść, no to wtedy tutaj musiałyby z drugiej strony być papiery toaletowe, no dobra, to byśmy przesunęli i wtedy mamy raz, dwa do przesunięcia, raz, dwa, dobra, no i wtedy spaghetti wlatywałoby tu, ryże i tak dalej, ale to się nie gryzie z mąkami, tylko że wtedy, widzowie, drodzy kochani, wydaje mi się, że nie zostanie nam wolnych regałów, wtedy wszystko zagospodarujemy. Przemyślimy to. To nie jest jeszcze temat na teraz, mi się wydaje. Jeszcze możemy bardziej się skupić po prostu na sprzedaży, zarobianiu kasy. Już jeszcze nie zrobił tych kurczaków. Dobra, to zamawiamy kurczaki, zamawiamy te parę rzeczy z chemii, kole i sprajta. No to szybko lecimy. Jak chcecie szybko zamawiać, ja zawsze robię tak. Zamrażarka, kurczaki. Lodówka... Co chcę z lodówki? Kolę chciałem zwykłą i sprajta. Dobra, to byłaby lodówka. Więcej nic z lodówki chyba nie chciałem. Nie przypominam sobie, oby mi ten teraz z kurczakiem nie leciał. No i półki ewentualnie. Tylko ja wolę, jak już półki, to już wolę całość wybierać, bo to z pamięci po prostu pamiętam, nie? Ja po prostu mam pamięć wzrokową i już tak jak lecę, słuchajcie, jak lecę, to pamiętam, w którym miejscu co było, nie? I wiem, gdzie mam jakby wzrokowo szukać, to mi tak szybciej wychodzi. I według mnie to jest o wiele szybciej, niż miałbym, słuchajcie, to, nie wiem, wpisywać. Można, opcja też jest oczywiście z wpisywaniem, ale dla mnie tak jest szybciej. No dobra, tu już więcej nic. Ziemniaki na razie chyba nie, ale możemy zobaczyć. Kawa miała być chyba jeszcze. To chyba wszystko. A, ten WC. Jak śpiewał Michael Jackson kiedyś. Bidet, bidet. Gdzie jest ten cholerny bidet?
Nie no, to kabaret jakiś zrobił z tego, pamiętam. Parodię. Bidet, bidet. Gdzie jest ten cholerny bidet? Dobra, zaczniemy, słuchajcie, od kurczaka, żeby ten mi tam udostępnił. Nie uzupełnił. Dobra, udało się, chociaż mogłem więcej. Także tutaj mówię, jeżeli chodzi, widzowie, o pracownika, to niestety jest jedna rzecz, która jest właśnie nieidealna. To jeżeli ja bym teraz zrobił save gry i po prostu z niej wyszedł, to będzie leżał karton, z którym szedł ten pracownik. Jest to troszkę niedopracowane, bo powinno być zapisane, że on trzyma to w rękach. Ja rozumiem, że to pewnie algorytmowo jest ciężko do zrobienia. Jakby o to się nie czepiam, to jest jakiś tam szczegół. Powiem wam szczerze, to nie jest dla mnie coś tak istotnego. Bardziej istotne jest dla mnie na przykład to, że tutaj czas biegnie zbyt szybko, czy nie wiem, czy brak tych stanów magazynowych w komputerze, żeby mógł łatwiej towar zamawiać, jakieś kontroli nad cenami, tak? Żebym widział dokładnie, jakie mam ceny, a jaka jest cena rynkowa, to chciałbym widzieć w komputerze i wtedy wybrać dany produkt i żeby nawet coś takiego, jak jest na przykład w Farming Simulatorze, że masz do danego budynku dotrzeć i ci podświetla, gdzie masz jechać. Bo pamiętam, że odnośnie farminga wtedy dość mocno narzekałem, że farming nie ma GPS-a. Rozwiązali to w ten sposób. I tu bym sobie na przykład też chciał, żeby podświetlało mi gdzieś jakąś strzałeczką regał, gdzie mam podejść. Byłoby to według mnie 100 razy łatwiejsze. I byłoby to spoko, nie? Ale to mówię, to już w osobnym filmie nagram, bo mam pewne takie przemyślenia, chociaż jak mówiłem, wątpię, widzowie, żeby twórcy gry tak od tak małej osoby jak ja wzięli jakieś uwagi krytyczne do serca sobie. I to absolutnie nie jest narzekanie, bo ja chciałem tu od razu, cały czas podkreślam, że jeśli chodzi o tutaj o Supermarket Simulatora, jestem bardzo, bardzo zadowolony, jestem zachwycony tym. Kręci mnie to, co się tutaj dzieje, jakie tutaj są możliwości. To wszystko mnie naprawdę mega kręci. Więc absolutnie nie chcę narzekać, tylko uważam, że kilka takich rzeczy, które by ułatwiły nam wszystkim jako graczom życie, mogliby wprowadzić, byłoby na pewno o wiele łatwiej, przyjemniej. Dobra, to już wiecie co, to już niech tradycji stanie się zadość, karton na ziemię. Szkoda też, słuchajcie, ale to już jest taki mój jakiś kaprys, powiedzmy. Ale szkoda, że jak ja na przykład rzucam na ziemię karton, nie, w danym miejscu pod produktem, to szkoda, że pracownik na przykład jak rozładował towary, nie weźmie i nie załaduje tego na półkę. Poza tym, co, albo już nie mówię, bo już nie mówię oczywiście o tym, że o, jeszcze niebieskie cleanery, widzicie? Niebieskie cleanery jeszcze trzeba zamówić. Poza tym już nie wspomnę o tym, że fajnie by było, gdyby... A też czekoladą. Fajnie by było, słuchajcie, gdyby na przykład była też taka opcja... Czekajcie, bo się zawiesiłem. Tu patrzę, widzowie, żeby towary zamawiać. Myślę, co mam zamówić i mówię do was i się zawiesiłem. Nie robi się kilku rzeczy naraz, ale to moich zawieszek to często byliście świadkami chociażby w Eurotrucku, gdzie... Też wam coś mówiłem, miałem coś zrobić i potem przydzwaniałem coś. Tu na szczęście, jak widzicie, w supermarkecie nie mam w co przydzwonić, szkód żadnych nie narobię. Czasem za dużo myślę. To jest moja wada. Nie no, ale to też tak mówię, no bo mi się naprawdę ten supermarket podoba. Więc dlatego mówię o pewnych tutaj przemyśleniach swoich. Dobra, chyba towar mamy uzupełniony, nie ma co aż tak się tutaj, moi drodzy, spinać. Dobra, tam. Widzicie? I to jest praktyczne, nie? Bo zobaczcie, jak... Oczywiście parę kartonów mi zostało, ale to już według kaprysu zamówiłem. Ja nie musiałem tych produktów w sumie zamawiać, nie? To nie była pilna potrzeba zamawiania produktów. Ale jak widzicie, na przykład chleb uzupełniałem, inne rzeczy i... Pizzę chyba ma pracownik także. A co do papieru toaletowego, moi drodzy, to myślę, że mamy go tyle, że nam się nie skończy i będzie gites. No jestem ciekaw, jak szybko, słuchajcie, będą teraz te punkty leciały. Chociaż trochę tak patrząc, na przykład tutaj sól.
Tutaj orange juice, troszkę widzę, że pracownik nie nadąża. Tutaj mąka, tutaj już by mógł to uzupełnić, także on trochę nie nadąża. Ja bym musiał go na chwilę zostawić i by pouzupełniał. No. Szkoda, że te gagatki, kurczę, nie biorą mi towaru tutaj z ziemi. Przecież wiadomo, że to jest mój, mogliby brać z ziemi i uzupełniać. Też. Znaczy gagatki, w sumie na razie mamy jednego gagatka. Myślę nad zatrudnieniem kolejnego, ale wiecie co, czy teraz jest sens drugiego pracownika zatrudniać? Powiem wam szczerze, że chyba sensu jeszcze nie ma. Dobra, moi drodzy, no to cóż, ja sobie dniówkę muszę przelecieć, chociaż niewiele ona mi zmieni, bo ten poziom... A już otworzymy sklep, chyba niczego nie pominąłem. Otworzymy sklep, zobaczymy, czy padnie jakieś rekordowe zamówienie i zrobimy tak, że ja wejdę na kasę, gdyby było jakieś rekordowe zamówienie, widzowie, to oczywiście wam włączę i wam pokażę. Pierwszy klient w garniturze z biura przyszedł. Dzień dobry, witamy pana serdecznie. Zapraszamy do robienia wysokich zakupów dzisiaj. Na tablicy tutaj za mną, za kasami, zostanie podany nick klienta, który kupi za ponad $200. Taka będzie to tablica top donatorów, można powiedzieć, najlepiej wspierających, także jest tutaj tablica. No ja co jedynie tylko, słuchajcie, w OBS-ie mógłbym tutaj ksywkę tej osoby napisać, ale potem i tak by mi wszędzie się na ekranie wyświetlała, więc niestety, no nie da się tu napisać, a też fajnie jakby można było bardziej personalizować ten sklep, że nie wiem, ja bym go sobie przemalował, szczególnie ta podłoga, wolałbym białe płytki, bo to jest styl amerykański, tam może wszędzie są deski na podłogach, u nas w Polsce raczej w marketach są płytki, ja bym wolał białe płytki, też by to fajnie fitowało z regałami i pewnie mniej świateł byłoby potrzebnych, byłoby po prostu w sklepie tak jaśniej, a ściany mógłbym na jakiś ciemny kolor wtedy sobie pomalować, bo ten żółty tak niekoniecznie. Także to zdecydowanie też jest rzecz, której mi tu gdzieś brakuje i żeby nie było, widzowie, to nie jest tak, że ja się tu jakoś wymądrzam. No mówię swoje po prostu przemyślenia i sami widzicie, że ma jakiś sens to, co mówię. To nie jest wymyślanie już jakiś pierdół, żebym się, nie wiem, o grafikę czepiał, bo uważam, że w ogóle sam Supermarket Simulator działa bardzo sprawnie, szybko, chociaż ja nie ustawiałem sobie tej największej rozdzielczości, bo to też nie ma sensu, skoro i tak nagrywam Full HD, no to po co mam większą rozdzielczość jakby tu ustawiać? To mi to nic nie da, chociaż komputer by to uciągnął, ale bez sensu. Natomiast wiecie, też nie czepiam się, chociaż no z drugiej strony czego się czepiać, jak takie ładne drzewa na zewnątrz. Jest to fajnie zrobione, byliśmy któregoś razu. Co jedynie, tak jak mówiłem, no to też już mówiłem nie raz, że te jeżdżące samochody na przykład mnie wkurzają. Tu powinna być opcja, opcje dźwiękowe powinny być i dźwięki otoczenia powinny być na przykład możliwość wyciszenia ich, albo ściszenia. To tak na przykład mamy w Eurotrucku, prawda, że dźwięk w ciężarówce, dźwięk poza ciężarówki, dźwięk silnika, dźwięk otoczenia, to wszystko można ładnie w Eurotrucku ustawić. Uważam, że tutaj też tego brakuje. Nie czepiam się absolutnie, jeśli chodzi o te NPC-ty, no, chociaż czasami zdarza się, że w jednym czasie, w jednej minucie dosłownie dwóch identycznych NPC-tów się pojawia. Co dziwnie to wygląda, bo ja rozumiem, że jest jakaś ograniczona pula tych NPC-tów i też nie oczekuję, żeby, wiecie, każdy był zupełnie unikatowy. No, rozumiem, że nawet i w GTA ci się NPC-ty będą powtarzały. Rozumiem to, tylko że dziwnie to wygląda, jeśli na przykład w kasie, w kolejce jeden za drugim stoją identyczni kolesie. Nie? Zobaczcie, tu mamy jednego, tu mamy drugiego, o tym właśnie mówię. Identyczni kolesie, nie? W tym samym czasie. Rozumiem, żeby gdyby po godzinie przerwy na przykład się pojawili, spoko. Także to też myślę, że jest troszeczkę do dopracowania. Ale tak z drugiej strony, moi drodzy, czy będziemy się czepiać o takie detale. Czy mi to wisi, że mi takie same NPC-ty przychodzą do kasy? Wisi mi to, widzowie, naprawdę. Mi to wisi, zwiewa i powiewa i wiecie, o, zobaczcie, NPC taki sam, a zapłaci ładnie. Także no, to się liczy, że płacą, że my tutaj mamy jakieś rzeczy do zrobienia. To bardziej mi już przeszkadza, to mówię, że pracownik rzuca kartonami byle gdzie, byle jak, ale no widocznie uczy się od najlepszych, czyli ode mnie, widzowie. Uczy się ode mnie, bo to ja rozpoczynałem rzucanie kartonami walającymi się po całym markecie, także no.
to oni uczą się ode mnie. O, znowu pan Morawiecki. Ten pan Morawiecki codziennie do nas do sklepu przychodzi. Ciekawe, czy moi drodzy i innego polityka jeszcze tu jakiegoś spotkamy. A to jest ewidentnie. Mateusz. Mateusz Wajchę Przełóż. Co jedynie właśnie, to też tak jak mówiliśmy o tym, że brakuje mi personalizacji sklepu, czyli podłogi, ścian, wiecie, kolorów. Chociaż gdyby to było 5 kolorów podstawowych, 5 rodzajów podłogi do wyboru, nawet gdyby to miało być jako remont i miałoby kosztować, spoko by to było. Natomiast, zobaczcie, brakuje mi też personalizacji, kochani, moich sprzedawców, moich kasjerów. Ja chciałbym mieć chociaż 4 czy 5 rodzajów ubrań takich do wyboru. No przecież nic by się nie stało, gdyby można wpisać nazwę jakiegoś sklepu na koszulce, czy wybrać kolor tej koszulki. No, u nas w Polsce bardzo popularny zielony, chociaż ta słynna apka nie do końca, słuchajcie, jest taka fajna, jak się wydaje, bo tam współwłaścicielem apki jest ojciec Tadeusz, ten z Torunia, także wiecie, to teraz wiecie, czemu był tak bardzo za tym, żeby handel w niedzielę zamknąć. To się wszystko, widzowie, zawsze trzyma w całość, to nie... Tu nic nie ma, słuchajcie, w życiu, w polityce, w świecie, w biznesie nie ma przypadków. To wszystko jest tam gdzieś, wiecie, pokrywane. Tutaj inne sklepy mają być zamknięte, żeby ojciec Tadeusz zarabiał. Nie wiem, czy wiedzieliście. Dlatego ja tam oczywiście korzystam z apki, mówię celowo trochę tutaj inną nazwę. Natomiast korzystam, nie powiem, że nie, no bo wiecie, mi to jakby już tam wisi, ale nie przepadam za tym typem. Typem biznesmenem, ale wcale to nie jest, według mnie to nie jest wzór biznesmena, bo zobaczcie, tyle kasy, tyle dotacji, co podostawał od państwa, no to tak to każdy by biznes rozwinął. Chociaż są ludzie, którzy potrafią wygrać w totka i zbankrutować. Jakby mnie to nie dziwi, tutaj wiele osób też pewnie, chociaż nie wiem, czy da się zbankrutować, słuchajcie, w Supermarket Simulatorze. Tak zbankrutować, żeby nic nie dało się zrobić, bo oczywiście ja nieraz zaczynałem, słuchajcie, z kredytami dzień i z małą ilością kasy na koncie, no ale było to kosztem tego, że miałem dużo towaru na półkach. Więc powiem, nie wiem, jakby można się, trzeba było się przeinwestować, żeby się już nic nie dało zrobić. W sensie, żeby nie mieć co sprzedać i w ogóle tak wejść w taki czarny punkt. Wydaje mi się, moi drodzy, że się nie da. Szczerze, no może mówię to przez to, że mam jakieś tam doświadczenie w prowadzeniu sklepu i to parę lat prowadziłem sklep w swoim życiu. No i mi się wydaje to niemożliwe. No może jakiś młody człowiek, który nie ma doświadczenia, mógłby zbankrutować, po prostu zaszaleć i tak dalej. Nie przemyśleć pewnych rzeczy, ale mi się wydaje, że to się nie da. Że wstyd byłoby tutaj zbankrutować, ale wiecie, nie mów hop, póki nie przeskoczysz, nie? Nie no, my już teraz, to już słuchajcie, raczej w życiu nie zbankrutujemy, no. Powiem wam szczerze, przy tym rozwoju sklepu, który mamy, to ja już nie widzę, nie wiem, co by tu się musiało stać, żebym ja to miał zbankrutować. Bo mamy, słuchajcie, tyle towaru, pamiętajcie, że mamy dość sporo, nie wiem, jak to na wartość można przeliczać. Mi by na przykład, o właśnie, mi by tutaj brakuje, widzowie, takiej opcji, no bo tak jak mówiłem, stany magazynowe, że mi ich brakuje, to właśnie powinniśmy mieć właśnie te stany magazynowe i również wartość towaru po cenach zakupu, czyli zobaczcie, mamy 10 tysięcy na koncie. Czyli mamy 10 tysięcy na koncie, ale towaru może na sklepie mamy za 50 tysięcy i to jest całkiem prawdopodobne, moi drodzy, według mnie. Jeszcze jak widzicie, nie kończę. No, to także sobie dniówkę przelecieliśmy. Słuchajcie, to idzie to nawet szybko. Ten 56 level myślę, że w ciągu 3 dni powinien się wbić, może 4. Także ja tutaj się spauzuję, sobie przelecę, bo nie ma sensu was tutaj, moi drodzy, zanudzać, ale jeśli faktycznie wejdzie zamówienie za ponad 200, to zobaczycie je. Zobaczycie je, to wam obiecuję. Macie, moi drodzy, słowo moje. Czekajcie, ile ja mam wydać? A, bo mam jeden wydać. Się zawiesiłem. 1,65. Dobra, się zawiesiłem. Jeszcze kolejka, zobaczcie, jeszcze kasa leci. Także przelecę sobie tutaj uczciwie, słuchajcie. Zresztą zobaczycie na dniu, zobaczymy, właśnie, widzowie. Tu nie ma co kombinować, wy zobaczycie, który to będzie dzień na podsumowaniu. Więc możecie obstawiać oczywiście w komentarzach. W ogóle, drogi widzu, będzie mi bardzo miło, jeżeli byś zostawił łapkę w górę, komentarz pod filmem dla lepszych zasięgów i bardzo gorąco cię
Oto proszę, pozdrawiając ciebie również i uśmiechając się do ciebie z tą gorącą prośbą, a jeśli jeszcze nie subskrybujesz mojego kanału, to koniecznie subskrybuj, aby nie przegapić kolejnych odcinków, bo codziennie wjeżdża seria, a ponad 70% osób oglądających moje filmy nie subskrybuje kanału. Dobra, słuchajcie, ja jeśli chodzi o uzupełnienie towaru i przelecenie kolejnych dniówek, to zrobię to sam, ja wam tylko chciałem pokazać teraz podsumowanie tego dnia, żebyście mogli zobaczyć, który to jest dzień, jak to wyszło finansowo. Obstawiam, że około 4 dni jeszcze będę potrzebował, czyli widzicie 11 tysięcy, a my potrzebujemy, moi drodzy, gdzieś chyba około 30, mówiłem, nie? Jeszcze zajrzymy do komputera, żeby mieć pewność. Management licencji. Także zrobimy to w tym odcinku, bo myślę, że ten 56 level szybko się wbije. Będzie to najwyżej dłuższy odcinek, ale zrobimy to. Zrobimy to. Czyli 36, 37,5 tysiąca. 37,5 tysiąca. Widzicie, pieniądze trzeba zawsze umieć liczyć w głowie. To jest najważniejsza matematyka w waszym życiu. Zobaczcie, 98 dzień. No idzie to niestety troszkę... No mozolnie, jeśli chodzi o dni, no ale trudno w ciągu jednego dnia biznes rozwinąć, nie? 51 klientów, utarg 3800, czyli również taki sam jak był. Jakieś tam punkty dostaliśmy za sklep. No dobra, widzowie, to ja się biorę do roboty, nie będę tutaj się obijał, nie będę jeszcze otwierał, uzupełnię towary. Jak się trafi zamówienie za ponad 200 dolców, to się za chwilkę o tym dowiecie. Także do zobaczenia za chwilę, moi drodzy. Moi drodzy, czy wy to widzicie, kochani? Czy wy to widzicie? 201 dolarów. Padł rekord, bo z tego co pamiętam, 200 dolarów chyba jeszcze nie przekroczyliśmy na odcinku. Mogę się mylić? Jeśli się mylę, to drogi widzu, popraw mnie. Popraw mnie, drogi widzu, ale mamy 201 dolarów. No nic, muszę nabijać, bo pani czeka. Ach, niesamowite. I już chyba wiem, o co w tym chodzi, moi drodzy. Już chyba odkryłem. Zaraz zobaczymy zresztą podsumowanie dnia, bo wtedy będziemy wiedzieli, czy moja teoria się sprawdziła. I oczywiście ten rekord padł po godzinie 21, czyli kiedy ja już bym mógł ten sklep, że tak powiem, zamykać, a ja tego nie zrobiłem, moi drodzy. A, bo musimy wyjść stąd. Także słuchajcie, ja tego, zobaczcie, nie zrobiłem, nie klikajcie tego, jeżeli macie klientów, bo możecie dużo, dużo tracić. Oczywiście tutaj jest bajzel, no to już jest, chyba nikogo nie dziwi. Nie zaglądajmy, jeszcze mamy jedną klientkę, moi drodzy. No niemożliwe, żeby kolejne 200 dolarów weszło, ale słuchajcie, aczkolwiek... Nie, no chyba nie. 154 dolary, jeszcze wyliczone. Także widzicie, pieniądze płyną szerokim strumieniem. Poczekajmy, niech tam jeszcze pana skasują. Moi drodzy, zobaczmy, czy nie ma klienta jeszcze na sklepie, bo jakby był klient, to szkoda to tracić. Chyba wiem, chyba odkryłem. Zrobiłem pewien test. Dobra, ale to wszystko się okaże, jak pokażą nam dniówkę, widzowie. Tak jest, zobaczcie, 4400, rekordowy obrót. Nie dość, że padł rekord, jeśli chodzi o sprzedaż daną pojedynczą na 200 dolarów ponad. Tak, moi drodzy, mamy rekordową sprzedaż 4400 i ja już wiem, na czym to polega, widzowie. Już wiem, na czym to polega i już wam mówię. Chciałem zrobić test. Polatałem po wszystkich półkach i posprawdzałem ceny. I chciałem sprawdzić, tutaj niby miód, a nie, to może płatki potaniały. I posprawdzałem wszystkie produkty, żeby żaden z nich nie był, moi drodzy, droższy niż cena sugerowana. Żeby ludzie nie marudzili. Coś tam podrożało, ale nie wiem, co to było. Kurczę, musimy zobaczyć w komputerze. I to mi się właśnie nie podoba, bo ja powinienem mieć jakieś możliwości. Tu już pracownik pracuje. A właśnie, w tym odcinku, moi drodzy, chyba się już nie uwiniemy z tymi licencjami, bo ja muszę poprzestawiać. Zaraz wam się wytłumaczę, mam pewien pomysł, ale to zaraz, nie 10 rzeczy w jednej chwili. Chcę zobaczyć produkt. Chcę dokończyć, moi drodzy, tą myśl, bo chyba odkryłem, jak robić rekordowe obroty. Bo widzieliście, był taki moment, co robiliśmy te 3800, 3500, tę dzienną sprzedaż. Tutaj zrobiliśmy 4400. Kurczę, nie widać... Widzicie, to mi się nie podoba. Coś zmienia cenę i to jest taka mała strzałeczka, że jej często nie widzę i muszę tak szukać, a według mnie powinien być organizer, stan magazynowy, gdzie mamy napisaną cenę produktu i cenę sugerowaną. O, to staniało, ale coś poszło do góry. Ja na przykład, dla mnie te strzałeczki są tak małe,
Coś wiem, że podrożało. Coś podrożało, ale nie widzimy. A jest, tutaj chipsy podrożały. Dobra. Czy dla mnie to są nachosy, nie chipsy, no ale niech będzie. Niech będzie, że chipsy. 5, no to ładnie podrożało. I teraz słuchajcie, widzowie, jaki jest patent. Pochodziłem, poustawiałem wszędzie ceny, żeby żaden produkt nie miał, na przykład tu WD, widzicie? Żeby maksymalnej ceny nie przekroczyć, jaka jest ceną rynkową, tak? I chciałem, żeby no żaden klient nie był niezadowolony. Nawet tam o 10 groszy, o grosza nie było drożej, wszystko było poniżej ceny minimalnie lub równa ta cena. Zobaczcie, tak jak tu kawa, no 12,43 ustawiłem na 12,40. No taka, ale troszeczkę poniżej, tak? Tutaj 50, a rynkowa 51. No nie będę wam wszystkich produktów pokazywał, po prostu możecie mi wierzyć na słowo. Wszystko ustawiłem idealnie. I poprzednio, kiedy mieliśmy te 3000 sprzedaży, moi drodzy, te ceny nie były idealne, tam marudzili na pewne rzeczy i dlatego te obroty były niższe, no bo klienci nie kupowali, bo było im za drogo. No, jest to oczywista oczywistość, więc to, co ja tu teraz mówię, no to żadnej widzowie Ameryki nie odkryłem, ale mi bardziej chodzi tutaj o to, że to jest raczej algorytmowo. No bo wiecie, no generalnie w praktyce, w świecie realnym wygląda to w marketach tak, że jakiś produkt jest troszkę droższy niż w innym sklepie, tak? No bo tak jest, że jest troszkę droższy, a dwa inne produkty są tańsze. I w efekcie końcowym, no dla klienta, no to wychodzi i tak samo. Ja tam na przykład aż tak nie zwracam uwagi. Jeśli wszystkie produkty miały być droższe, to oczywiście, że robiłoby mi to różnicę. Natomiast tutaj algorytmowo jest to tak stworzone pod kątem gry. I tutaj jestem już, no raczej tego widzowie pewien. A już wszystkie kurczaki, no dobra. Raczej jestem pewien tego, co mówię, bo to mówię, przetestowane jest, że jeśli pilnujecie tych cen i to pilnujecie ich naprawdę dokładnie, to będziecie mieli obroty w danego dnia, no maksymalne chyba na licencję, bo mi się wydaje, że tu też jest jakiś no limit tych obrotów, no których no nie przeskoczycie, jeśli chodzi o poziom, na którym jesteście, w sensie o licencję, tak? Udało nam się $200 przebić, ale ja też się no nie spodziewałbym, że nie wiem, zrobimy $300 obrotu, tak? No ja się tu nie spodziewam, widzowie, $300 przy tym. Ja myślę, że jeżeli takie zamówienia padną, no to padną przy licencjach tych właśnie, które będziemy kupowali. I zrobimy to, widzowie, w następnym odcinku. Dlaczego? Tak jak mówiłem, ja muszę rozkminić temat tych półek, tego, bo nowe produkty, które wprowadzimy, będą alkoholowe i z tym akurat problemu nie ma. Natomiast część tych nowych produktów to będzie dział chemii. Jak widzicie, ja ten dział chemii chcę troszeczkę tutaj sobie przesunąć. Może już docelowo pomyślę o tej czwartej kasie, a może się nad tym dopiero, słuchajcie, pochylimy, jak kurczę, będziemy, nie wiem też, czy to będziemy już rozbudowywali się kolejny raz, bo ja w tej chwili jakby uważam, że te trzy kasy mi w zupełności wystarczą, bo nawet do tej kasy, na której ja jestem, mogę i też pracownika zatrudnić i wiecie, tu nie ma jakby problemu żadnego, nie? Więc temat do przemyślenia, ale ja muszę tak czy siak, no niezależnie od tego, no bo niezależnie od tego, że za jakiś czas będziemy się rozbudowywali, no to muszę na pewno ten dział chemii jakoś mieć przygotowany. I dlaczego tak robię? To już wam powiem, ja już obiecałem, a skoro obiecałem, to słowa dotrzymuję. Nie chcę bałaganu, zobaczcie, już jest plus, bo w sklepie kartony się nie walają. Oczywiście walają się na ulicy, ale na to się nie umawialiśmy. Natomiast obiecałem, że będą działy, że będziemy mieli fajnie stworzone działy i te działy jako tako są. No już pomijmy ten papier toaletowy, który tutaj jest, no powiedzmy, że papier toaletowy jest neutralny, mimo że to sraj taśma i może obrzydzać, ale to jest tylko papier. Natomiast no tutaj mamy dział chemii, no i nie wstawię, słuchajcie, kolejnej chemii naprzeciwko spaghetti, mimo że mamy tu miejsce, czy naprzeciwko mąki. No sami przyznacie, że byłoby to bez sensu. Tak muszę pomyśleć, czy na razie, ale to już znowu by było kombinowanie. Dobra, pomyślę, słuchajcie, ja to widzowie sobie wszystko ładnie przemyślę. Coś tu pewnie przestawię, żeby już się przygotować do przyjęcia tych nowych produktów z licencji, żeby to jakoś się mieściło.
Nie jestem do końca przekonany nad kolejnymi zamrażarkami, bardziej lodówki, ale też nie wiem, czy będę je kupował. Zajrzyjmy jeszcze do tej licencji. Mam 55 level, więc myślę, i tutaj się może troszeczkę przeliczyłem, bo zobaczcie, jeszcze parę dniówek będę musiał spędzić, czyli no z 5 dniówek będę musiał spędzić, żeby mieć te. Czyli będziemy w połowie 56 levelu, żeby mieć tą kasę na licencję, nie? Bo mówiliśmy, że potrzebujemy 37 tysięcy, czyli w sumie dwa razy więcej ponad niż mamy teraz. Raczej chciałbym wszystkie trzy licencje od razu kupić i dlatego robię takie wielkie przygotowania i to nie chcę zrobić już, moi drodzy, tak byle jak. Chcę pomyśleć, jak to tutaj powinno być ustawione. No jeśli bym teoretycznie tutaj wstawił analogiczną kasę, to miałbym przynajmniej tutaj tą równość zapewnioną. Ale wiecie, kawa zawsze może stać tak samo przy kasie jak tutaj herbata. To może być odbicie lustrzane. Bo kaw mamy trochę więcej, nie? Herbaty są jedne, no zobaczymy. Przemyślę to, moi drodzy, dokładnie i zobaczycie w następnym odcinku, co wykombinowałem. Być może tutaj te regały z chemią. No zobaczymy. Może da się trochę przesunąć, wtedy analogiczne odbicie by się zrobiło. Teoretycznie, widzowie, da się tutaj troszkę przesunąć, coś nie coś. Mówimy tylko troszkę o zaoszczędzeniu miejsca, żeby tutaj go było więcej. I wtedy by nam się problem rozwiązał, bo te herbaty by stały... Tylko, że tutaj tak samo wtedy by było białe jak tu. Nic bym lepiej nie wymyślił. Albo te kasy bliżej troszkę jeszcze tutaj. Będzie węższe przejście. No zobaczymy. Widzicie, rozkminy jest bardzo dużo, a to widzicie nie jest takie łatwe wcale. Niech pracownik mi tutaj te półki załaduje. A i tak zbliżamy się już do godziny, więc to myślę, że będzie dobry moment, żeby ten odcinek skończyć, a tę wielką akcję zrobić w następnym odcinku. Także drogi widzu, bardzo mi miło, że jesteś, bardzo mi miło, że oglądasz. Będzie mi jeszcze bardziej miło, będę bardzo wdzięczny, jeśli zostawisz łapkę w górę, komentarz dla lepszych zasięgów. No i koniecznie suba na moim kanale, aby nie przegapić najnowszych odcinków, bo jeszcze dużo z was nie subskrybuje mojego kanału, a tutaj będzie się seria cały czas rozwijała. Także uśmiechnij się, jesteś super, no i do zobaczenia w następnym odcinku. Trzymaj się, cześć!